Uszkodziłeś samochód? Towarzystwo wypłaciło za niskie odszkodowanie. Lift Investment. Profesjonalna wycena szkód rzeczowych. Nasi eksperci sprawdzą Twój kosztorys i wywalczą dla Ciebie dodatkowe odszkodowanie. Lift Investment. Częstochowa, ulica Dekabrystów 41B. www.liftinvestment.pl. Częstochowa dzisiaj bardzo smutna, zadowolony Wrocław, zadowolony trener Dariusz Śleć. Panie trenerze, na początek gratuluję tej wygranej w Częstochowie. No i powiedzmy sobie, gdzie był klucz do tego, bo tak naprawdę w zasadzie od samego początku, od pierwszego biegu chyba Wam tu wszystko bardzo pasowało i cały czas do przodu. Tak, rzeczywiście, wstrzeliliśmy się w spotkanie już od pierwszego wyścigu i wszystko nam się udawało. Trafili zawodnicy, trafili z ustawieniami. Później podejmowali właściwie decyzje przy korektach, także wszystko nam się układało dzisiaj, a poza tym, co najważniejsze, wszyscy punktowali dzisiaj. Dzisiaj wszyscy jechali na bardzo dobre spotkanie, cała drużyna i było super było. Jak pan postawił Maćka Janowskiego na nogi? A to nie ja, to nasz sztab medyczny. Poza tym Maciek to jest bardzo ambitny człowiek, także nie tracił ani chwili, był cały czas, się rehabilitował, cały czas walczył o jak najszybszy swój powrót do ścigania. Wiedział, jak bardzo jest potrzebny drużynie i Maciek jest wielki. Ja wiem, że to nie jest do trenera pytanie, ale jakby pan na to spróbował w ten sposób spojrzeć, Włókniarz ma olbrzymie problemy ze swoją nawierzchnią w tym sezonie. Ona jeszcze nigdy nie była w tym sezonie w zasadzie atutem, może poza meczem z Motorem. Gdzie tutaj może leżeć tego przyczyna? Ja myślę, że to nie do końca trzeba szukać w torze, kurczę. Gdzieś zawodnicy złapali jakiś dołek i to nie szukajmy na siłę jakichś tam przyczyn, to trzeba przejść do przodu, to trzeba zapomnieć o tym, co było. Zresztą co ja tu będę się wymądrzał, tutaj jest Marek Cieślak na miejscu, którego nie trzeba pouczać i to nie oszukujmy się, ja mu tutaj... Marek jest naprawdę wielkim fachowcem i co tu dużo gadać, jest kłopot i już, na szczęście... My też mieliśmy kłopoty na początku. Każda z drużyn boryka się z jakimiś kłopotami, przytrafiają się kontuzje jakieś i mniejsze lub większe wpadki. Ale taki jest sport, cały jego urok na tym polega, że po prostu nie zawsze się wygrywa. Sport lubi niespodzianki i już. Pamiętam, że dziękuję bardzo, gratuluję raz jeszcze powodzenia w kolejnych spotkaniach. Mam nadzieję na fajne widowisko we Wrocławiu, a dzisiaj przypomnijmy, Włókniarz przegrywa 41-49.